Polskie Radio Białystok. 29. kolejka, przedostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Stadion w budowie przy ulicy, przy alei właściwie Unii Lubelskiej 2 w Łodzi. Biało-czerwoni, czyli ŁKS już gotowi, czarni, czyli żółto-czerwoni z Białegostoku też już gotowi. Jagiellonii do awansu, do tego, żeby zapewnić sobie miejsce w ósemce, wystarczy tutaj remis na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. Oczywiście nie lekceważymy drużyny ostatniej w tabeli ŁKS-u, no ale powiedzmy sobie szczerze, niewykorzystanie takiej szansy, kiedy wszyscy przynoszą nam nasze ulubione danko na tacy, no to byłoby naprawdę grube. To słowo frajerstwo nie bardzo mi pasuje, nie chciałem go użyć, ale jak mawiał mój świętej pamięci tata, kiedy Jagiellonii nie szło, to on to zawsze później komentował po meczu, nie no, lebiegi. No to właśnie gdyby Jaga tego nie wykorzystała, byłyby lebiegami, ale ja wierzę, że korzysta. Pierwszy strzał Makuszewski, rykoszet odbity zza pola karnego. Arkadiusz Malasz jeszcze rzucił się w swoją prawą stronę, ale nie musiał interweniować. Jak mówiłem, stadion ŁKS-u to stadion w budowie. Jedna trybuna już oddana jakiś czas temu na około 5 tysięcy widzów. Oczywiście dzisiaj poza gośćmi klubu i dziennikarzami, no piłkarzami oczywiście też. Na tym stadionie nikogo nie ma. Za bramką w tej chwili Damiana Węglarza już taka rośnie w miarę wysoka trybuna. Wzdłuż boiska po przeciwnej stronie tam niższa trybuna. No, za bramką Arkadiusza Malarza tej trybuny w ogóle nie ma. Teraz okazja dla białostoczan. Jest Jakow Pulić w pole karne i strzał i gol! I 1-0, Jakow Pulić zdobywa bramkę lewą nogą zza pola karnego. Arkadiusz Malarz w 12 minucie tylko odprowadził wzrokiem piłkę. No więc skoro gol, skoro Jagiellonia prowadzi w 12 minucie, no to nic nie pozostaje innego, jak mi tylko zrobić takie brzdęk, brzdęk, brzdęk i... Przez te bramki, bramki, brameczki oszalałem. Ten, 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 ten. Dobra akcja pospieszyła do Makuszewskiego. Makuszewski z prawej strony pola karnego. Maki uderzy lewą nogą, czy jeszcze będzie szukał prawej. Makuszewski, słupek i gol! Będzie to gol Arkadiusza Malarza samobójczy. Jak idzie, to idzie. Makuszewski wbiegł w pole karne, uderzył piłką w słupek. Piłka odbiła się od leżącego Malarza i tak dosłownie płakała, płakała, turlała się, turlała się, turlała się, wturlała się za linię bramkową. To akurat ja znowu dobrze widziałem, bo na tej linii to prawie jestem. A więc Jagiellonia w 27 minucie prowadzi w Łodzi już 2-0. Kolejna udana akcja Jagiellonii w obronie. Taras Romańczuk zagrał do Pulicza. Pulić będzie sam na sam. Pytanie, czy nie będzie spalonego. Pulić uderzy, prawa noga, Pulić, jeszcze, no po co tak długo? Po co tak długo? Przełożył z lewej na prawą. Już mu tam leżał bramkarz, już leżał obrońca i Malarz wyczekał. Zabrał tę piłkę ostatecznie z nogi Pulicza. Mogło być już po ptokach. Piłka w pole karne i będzie rzut karny dla Jagiellonii. Białystok i mamy rzut karny po faulu, zdaje się, Tadeja Widmajera na Jakowie Puliczu, daleko w tym polu karnym. Powalił w polu karnym, jeśli dobrze widziałem, Jakowa Pulicza. Tutaj mogę się mylić, bo to druga strona boiska. I teraz kto ten rzut karny wykona? Czy ja to zobaczę? Martin Pospisil będzie ustawiać piłkę na 11 metrze, to jest 69 minuta meczu. Magda, tutaj od razu zapowiadam, że przy golu ty śpiewasz sama. Transmisja internetowa ma to do siebie, że głos dochodzi mój z opóźnieniem, więc kiedy ja śpiewam, to ale, ty jeszcze nie. Ale jeżeli nie, tak duet, duet to duet. Umawialiśmy się inaczej, mój drogi, ale oczywiście. Dobra. To w takim razie ty zaczynasz, ja podłączam. Okay. Pospisil ruszył, uwaga, gol 3-0. Jagiellonia Białystok w 69 minucie prowadzi. Martin Pospisil zupełnie zmylił Arkadiusza Malarza. Ten w lewo, piłka w prawo. No to co? No to Kamil, to zapodawaj, Zenia, będziemy śpiewać. Przez te bramki, bramecz... bramki, brameczki strzelone oszalałem. No brawo. 69 minuta. I chyba się wstrzeliliśmy nawet. Oczywiście, my strzelamy tak jak dzisiaj Jagiellonia. No, my strzelamy, Pan Bóg kulę nosi, tak kulę, jest. Czyli piłkę, i piłkę trzy razy zanieśliśmy do sieci Arkadiusza Malarza, ŁKS Jagiellonia 03. No ja tutaj cały czas czytam korespondencję, ludzie słuchają, ludzie piszą, więc miłe są te informacje, że jesteśmy słuchani, że po prostu naród jest z Jagą, naród jest z Radiem Białystok i później człowiek, kiedy wróci do pokoju już po pracy, może się zrelaksować, może sobie zgasić lampkę, może pospać, może wyobrazić sobie miłe rzeczy, może nie tylko lampkę zgasić, ale i lampkę wina wypić za powodzenie Jagiellonii w tym meczu. No zobaczymy. Wszystko temu sprzyja, wszystko to będzie wykonane, tak jak napisane, taki będzie. Kolejny rzut wolny dla Jagiellonii Białystok, ale to już jest takie naprawdę no, czekanie na końcowy gwizdek. Drepczą jedni, drudzy, właściwie spacerują tutaj po boisku. Tak śmiesznie i smutno też trochę to wygląda. Gra na stadionie, który jest w powiedzmy no, 1/4 zbudowany.
może trochę więcej, reszta to betony i trochę piachu i desek, i rusztowań, szalunków, kibiców nie ma. Jagiellończycy swój wynik mają i nie mają się kompletnie gdzie spieszyć, zupełnie nie muszą tutaj stosować jakiegoś pressingu, jakiegoś tempa forsować, od po prostu czekamy na końcowy gwizdek sędziego. Sędzia Szymon Marciniak za chwilę będzie spoglądał na zegarek, żeby zakończyć to spotkanie. No takie spotkanie towarzyskie bym powiedział w Łodzi. ŁKS ostatni, Jagiellonia walcząca o górną ósemkę. Tę górną ósemkę sama sobie zapewniła. Nie to, że potrzebowaliśmy jakiegoś tam remisu czy pomocy innych drużyn. Po prostu Jagiellonia wygrała w Łodzi. Węglarz wychodzi, niezbyt pewnie, ale Bogdan Cyru bardzo pewnie. I to jest końcowy gwizdek sędziego. 3-0 Jagiellonia wygrywa w Łodzi.